sprawę też z tego, że każdy z nas jest po ciężkim dniu pracy i już jest wtoreczek, w związku z tym pewno zmęczenie powoli zaczyna odgrywać istotną rolę. Chciałbym podzielić to spotkanie na trzy części, trzy półgodzinne bloki i ostatnią część chciałbym pozostawić na możliwość pytania. Na możliwości pytania, moje odpowiedzi i tak dalej. Chciałbym, żebyście Państwo mieli taką możliwość, dlatego też prosiłbym, aby ewentualne pytania dotyczące jakichś elementów zapisywać sobie, a potem w momencie, kiedy przejdziemy już do tego elementu, do tej części pytań i odpowiedzi, wtedy Państwu postaram się odpowiedzieć. Pierwsza część będzie dotyczyła całkowitych podstaw SQL. Chodzi o to, aby to spotkanie było dla tych, którzy nie mieli nic wspólnego z tym językiem na początek, aby każdy tutaj mógł rozpocząć tą przygodę. Więc myślę, że będzie to jak najbardziej potrzebne i klarowne. Druga część będzie dotyczyć już użycia funkcji grupowych w SQL-u, a trzecia łączenia tabel. Czyli generalnie troszeczkę tej tematyki jest o czym mówić, w związku z tym przejdźmy do sedna sprawy. Jeżeli chodzi o SQL, do czego SQL, po co SQL i dlaczego w ogóle zawracać sobie głowę tą technologią, proszę Państwa, generalnie większość aplikacji, na których pracujecie, jest oparta na SQL-u. I to, co my sobie dzisiaj powiemy, będziemy ćwiczyć na MySQL-u, czyli na darmowej wersji SQL-a, ale tak naprawdę to wszystko, co sobie powiemy, będzie można bez problemu przełożyć sobie na MS SQL-a oraz na Oracle oraz na Postgres SQL-a. W związku z tym wiedza, którą sobie dzisiaj powiemy, będzie bardzo uniwersalna. No i właśnie dlatego SQL jest ważny, ponieważ sama różnorodność baz danych pozwala stwierdzić, że możemy w wielu miejscach spotkać się z zapytaniami SQL. Do tego też bazy danych są oczywiście świetnym sposobem przechowywania danych. O tym nie muszę nikogo przekonywać. W związku z tym umiejętność wyciągania danych z bazy danych, wyciągania tych wartości, które potrzebujemy, jest umiejętnością jak najbardziej potrzebną. Czy ona jest potrzebna tylko programistom? No otóż nie, ponieważ SQL już wdarł się dość niepostrzeżenie w pracę analityków biznesowych, w pracę finansistów, w pracę ludzi, którzy zajmują się jakimkolwiek raportowaniem. W związku z tym SQL z pewnością też tym osobom się przyda. Jeżeli chodzi o sam SQL, jest to po angielsku struktura Query Language, zatem jest to strukturalny język programowań i ten język ma pewną strukturę, która się nie załamuje. My na tym naszym spotkaniu będziemy mieli część wykładową, każdej z tych pół godzin. Następnie przejdziemy sobie na chwilę do baz danych i pokażę, jak poszczególne elementy funkcjonują, w jaki sposób można sobie zadać pytanie do baz danych i tak dalej. Też dla Państwa będą dostępne kody z tego spotkania. Będzie dostępna też baza danych, którą będzie można sobie samemu w domu instalować. Powiem również o tym, jak to zrobić oraz po prostu poćwiczyć. Przejdźmy zatem dalej. Przejdźmy już ten pierwszy slajd. Mianowicie w języku SQL mamy twardy i nienaruszalny porządek klauzul. Jest to porządek, który teraz widzicie, czyli select from where group by having order by. Abstrahując od tego, który do czego służy, ważne jest, żeby pamiętać, że w zasadzie ta kolejność, którą tutaj widzicie, zawsze jest zachowana. Są pewne wyjątki. Te wyjątki wynikają z podzapytań, z różnych takich już bardziej zaawansowanych struktur. O nich nie będziemy mówić. Dla nas najważniejsza informacja jest to, że klauzula to jest to, co widzicie na ekranie swoich monitorów, na tym slajdzie. Te sześć klauzul, one występują zawsze w tej samej kolejności i
Przede wszystkim nie można ich z tego powodu mieszać. Zaraz jak przejdziemy sobie do warsztatu, już zobaczycie, jaki efekt daje ewentualne pomieszanie tego porządku klauzul. Jeżeli chcemy wyciągnąć wszystkie dane z jakiejkolwiek tabeli, używamy zapytania, które widzicie jako pierwsze, czyli select i gwiazdka. My będziemy teraz odpytywać tabelę pracownicy. Select i from to są klauzule, o których wspominałem. Pracownicy jest to tabela, a gwiazdka oznacza, że chcemy mieć wszystkie dane z tej tabeli. W związku z tym otrzymamy całą tabelę bez jakichkolwiek warunków. Drugie zapytanie mówi nam, że otrzymamy tylko kolumny nazwisko i płaca podstawowa, płaca pod w zasadzie z tabeli pracownicy. I do tego tutaj widzicie Państwo, mamy coś takiego jak as. Tenże as oznacza, że kolumna płaca podstawowa pokaże nam się w wynikach jako pensja. W związku z tym będziemy mieli tak naprawdę kolumny dwie. Nazwisko oraz pensja. I tak będziemy je widzieć. Oczywiście w strukturze tabeli nic nie zmieniamy. Widzimy to tylko jako wynik i to nam zupełnie wystarczy. Kolejną rzeczą dość istotną to jest temat distinctu, tego co tutaj widzicie. Distinct pozwala nam uniknąć powtórzeń w wartościach. Powiem o tym szerzej, jak przejdziemy sobie już do warsztatu i zobaczycie, jaki będzie efekt zapytania bez distinctu i z distinctem. Distinct jest to funkcja, którą nakładamy na kolumnę, która występuje po tej funkcji. Powiemy sobie o tym oczywiście szerzej potem. W zapytaniach możemy zapytania filtrować. Filtr charakteryzuje się tym, że rozpoczyna się od słowa kluczowego where i następnie piszemy, czy też informujemy naszą bazę danych, jaką kolumnę będziemy filtrować i co będziemy z nią robić. W tym wypadku konkretnie chcemy najpierw wyciągnąć nazwisko z tabeli pracownicy. Gdybyśmy zostawili tylko tą część zapytania, no to też by wszystko funkcjonowało. Czyli otrzymalibyśmy nazwisko z tabeli pracownicy. Wszystkie nazwiska, które w tej tabeli są. Jeżeli dopiszemy where, następnie nazwisko like, oznacza to, że chcemy, aby nazwisko i teraz piszemy tutaj tak zwane wyrażenie regularne. Czyli chcemy, aby rozpoczynało się od k, a procent, który jest w tych apostrofach, oznacza, że każdy inny znak nie ma znaczenia. Czyli zapytanie to da nam wszystkie nazwiska rozpoczynające się na literę K. W drugim przykładzie mamy ten podkreśnik zamiast procenta na przykład. Podkreśnik oznacza, że pierwsza litera ma być byle jaka, nie interesuje nas, druga litera ma być O, a każda następna już jest bez znaczenia. Zatem możemy sobie tutaj dość swobodnie zadecydować, jakie dane chcemy zobaczyć. Przejdźmy sobie dalej. Operatory kolejne. Operatory between oraz in. Pierwsza część już jest dla Państwa znana, czyli tutaj otrzymujemy nazwisko oraz płacę pod. A teraz w tym kolejnym elementem jest, że chcemy nazwisko, które miałoby się znajdować między 500 a 800. I to jest zapytanie, które wywali nam błąd. W tym przykładzie no, ten błąd zrobiłem dość spory, także myślę, że dość logicznie można do niego dojść. Mianowicie tu nie powinno być nazwisko, tylko płaca pod. To tą kolumnę możemy sprawdzać. I between oznacza, że będziemy szukać płacy pod, która ma wartość między 500 a 800. Between to jest poszukiwanie zatem zakresu danych, zakresu liczb. I trzeba pamiętać o tym, że te dwa górne zakresy, górny i dolny zakres są brane pod uwagę, czyli jeżeli któryś pracownik będzie miał płacę podstawową równą 500, to również pokaże nam się w wynikach. Kolejną rzeczą jest in. W tym wypadku też mamy zapytanie z błędem, z tego powodu, że żaden z pracowników nie nazywa się ani asystent, ani profesor, bo takich szukamy. W tym wypadku będzie trzeba sprawdzić inną kolumnę. O tym powiemy sobie za momencik w przykładzie.
Jeszcze cztery slajdy i przechodzimy już do warsztatu, na którym chciałbym spędzić więcej czasu w każdej z tych bloków półgodzinnych. Następnie mamy wartość nul w tabelach. Wartość nul jest wartością niezwykłą, mianowicie nie jest to ani wartość pusta, ani nic. Po prostu jest to wartość nul. Oznacza to, że w danej kropce nie mamy danych. W bazach danych mamy logikę trójwartościową, plus, minus oraz nul i wynikają z tego spore konsekwencje. O konsekwencjach powiem już na przykładach, żebyście Państwo to sobie bardziej skojarzyli i zobaczyli, co jest grane. Teraz tylko powiem, że z nulem trzeba do nula trzeba podchodzić bardzo delikatnie i trzeba na niego uważać, ponieważ on generuje problemy. Może generować problemy i dlatego jest taka funkcja, którą tutaj użyłem, if null. Ta funkcja ma dwa argumenty. Po pierwsze kolumnę, w której szukamy nula. Po drugie wartość, którą postawimy zamiast nula. Czyli jeżeli w jakimś wierszu płaca dodatkowa jest równa nul, to z użyciem takiej funkcji if null będziemy mieli zamiast nula po prostu zero. Każdą z operatorów, każdy z operatorów możemy sobie zanegować poprzez nota, tylko null negujemy troszkę inaczej, is not null, więc jest to pewna różnica. Mamy również warunki złożone, które są priorytetyzowane. Otóż proszę zobaczyć, że tu mamy dwa warunki w pierwszym zapytaniu. To jest pierwszy warunek, to jest drugi. Połączone są operatorem AND, otóż tu. A te rysunki mi może najlepiej nie wychodzą, ale z wszelkich moich umiejętności komputerowych kwestia grafiki jest zdecydowanie najsłabsza. Zatem, żeby to zapytanie się wykonało, muszą być spełnione oba warunki. Zarówno płaca podstawowa musi być większa niż 500 oraz etat musi być równy adiunkt. W drugim zapytaniu mamy trzy warunki. Pierwszy, drugi oraz trzeci. I proszę zauważyć, mamy tutaj oraz enda. I teraz w każdej bazie danych najpierw zostanie wykonane to, ten warunek będzie sprawdzony. Tu kolejność ma znaczenie. Może cofnę troszkę te moje rysunki, bo tu już zaczynam przeszkadzać. Zróbmy tak. To ma znaczenie. Najpierw poszukamy tych, którzy mają płacę powyżej 500 i są adiunktami, a potem ewentualnie dobierzemy jeszcze tych, których płaca dodatkowa jest not null, czyli że ma tam jakąś wartość. Oznacza to, że zawsze end jest wykonywany przed orem. Czyli gdybyście mieli w warunkach swoich or, end, to zawsze pierwszy będzie wykonany end. No i ostatnia rzecz to jest sortowanie, o których sobie powiemy w tej kwestii, w tej części wykładowej. Zaraz przejdziemy do części technicznej. Mianowicie order by wypisujemy zawsze na końcu zapytania, następnie wypisujemy kolumnę, po której chcemy porządkować, sortować dane. Zawsze sortuje się z domysłu od A do Z, od 1 do 100, czyli od najmniejszej do największej. Jeżeli chcemy zmienić sortowanie, kolejność, wypisujemy słowo kluczowe desk. OK. Na chwilę obecną to, jeżeli chodzi o wykład, wystarczy. Przejdźmy sobie teraz do pisania kodu, tak żebyście zobaczyli Państwo, jak to wygląda w praktyce. Udostępnię tutaj swój pulpit. Za momencik powinno wszystko być OK. Proszę dać mi moment. Zobaczymy sobie, w jaki sposób te wszystkie zapytania, o których sobie mówiliśmy teraz, funkcjonują. OK, zrobimy sobie tutaj coś takiego i następnie pełen ekran. Czy już widzą Państwo ekran? Jeszcze nie, jeszcze chwilę. Teraz już powinno być wszystko widoczne. Tu sobie otworzę może czat. Czy widzicie Państwo ekran? Wszystko jest OK? Proszę dać mi jakiś sygnał, jest OK. Dobrze, świetnie. Proszę Państwa, jesteśmy w bazie danych MySQL.
Taką bazę danych możecie sobie Państwo zainstalować u siebie na komputerze, w ogóle nie łącząc się z żadnymi serwerami, mianowicie korzystając z XAMPA. XAMPA daje Wam taką możliwość, że pobierzecie sobie te dane i zainstalujecie serwer. To jest banalnie proste, to jest o tyle proste, że nawet na końcu instalacji otrzymacie Państwo informację, w jaki sposób połączyć się z bazą danych, jak przejść do PHP MyAdmina, czyli takiego centrum zarządzania bazą. OK, jesteśmy w bazie danych i tak jak mówiłem, mamy tabelę pracownicy, że troszeczkę zwiększę, o, w taki sposób. Dobra, to możemy sobie tutaj zniżyć. Mamy zapytanie Select Gwiazdka from pracownicy, czyli to pierwsze zapytanie, które zrobiliśmy. Ono po odpaleniu, kiedy będziecie w PHP MyAdminie, odpalić możecie wszystko przez Ctrl Enter. Otrzymujemy wszystkie dane z naszej tabeli. OK. I to są dane, które w tej tabeli są, które my sobie zapisaliśmy. Zatem gwiazdka wyciąga nam wszystkie dane z tabeli. Kiedy chcemy jakieś konkretne kolumny, nazwisko, płaca podstawowa, otrzymujemy teraz, proszę zobaczyć, tylko dwie kolumny z tego zapytania. Gdybyśmy pomylili się w nazwie kolumn, czyli na przykład zrobili sobie płaca pod F coś tam i odpalili, otrzymamy błąd. W tym wypadku jest to ładnie opisane, że nieznana kolumna, czyli nie występuje taka kolumna. W tabeli możemy zawsze sobie sprawdzić po lewej stronie, w tym drzewie, mamy coś takiego jak kolumny. Jak nie znamy naszej tabeli, to wszystkie kolumny, które są w tabeli dostępne, mamy tutaj wypisane, więc nie ma z tym problemu. OK, to możemy sobie przymknąć. Kolejna rzecz to jest distinct. Powiedziałem, że distinct eliminuje duplikaty. Kiedy zrobimy sobie coś takiego, czyli wydrukujemy sobie etaty z tabeli pracownicy, otrzymujemy etaty, które tutaj są, 14 etatów i one się duplikują, ponieważ niektórzy pracują na tych samych stanowiskach. Słowo distinct w tym wypadku, distinct, czy funkcja distinct, pozwoli nam wydrukować tylko i wyłącznie te etaty, które są nienaruszone, to znaczy niepowtarzające się, nienaruszone, nie powtarzają się. Tutaj pani Dorota pisze, że coś się rwie, mam nadzieję, że to tylko chwilowy problem i za chwilę wszystko będzie OK. OK, przejdźmy sobie do kolejnego tematu, mianowicie operatory, czyli już filtrowanie danych. Napiszmy sobie znowu nazwisko. I z tym, że teraz byśmy chcieli, aby nazwisko, może nazwisko przez moje litery, można napisać z dużej i z małej, tutaj nie ma znaczenia akurat, jeżeli chodzi o nazwę kolumn, ale chcę zachować taki good practice, czyli kolumny przed małymi literami, a tabelę napiszę dużą, ponieważ taką mam tabelę w bazie danych, czyli jest dużymi literami napisane, kapitalikami. I teraz chciałbym tylko nazwisko, które zaczyna się na literę K, czyli like, K, procent i apostrof. Wynikiem są nazwiska, które zaczynają się na K. Potem pokazywałem taką strukturę, czyli podkreśnik, następnie O i procent. Po odpaleniu tego otrzymamy wszystkich tych, w których druga litera to jest O, a każda następna już jest bez znaczenia. I to nie jest wszystko, co można jeszcze wykombinować sobie z tym lajkiem, nie mamy na to czasu, ale już te dwie funkcje, te dwie możliwości pokazują, że w zasadzie możemy bardzo precyzyjnie określić, co z danej tabeli chcemy sobie wyciągnąć. Kolejną rzeczą, o której mówiliśmy, to była funkcja between. Wypiszmy sobie płaca podstawowa.
Następnie w łeże byśmy chcieli, aby płaca podstawowa znalazła się pomiędzy 500 a 800. OK, odpalamy. I proszę, płaca podstawowa tylko ci, którzy są pomiędzy 500 a 800. Jeżeli byśmy wpisali 590, jak już powiedziałem wcześniej, 590, OK, otrzymamy również tego pana lekkiego, ponieważ Bitwin pozwala nam tworzyć zbiory domknięte, czyli wartości krańcowe również są brane pod uwagę. Mówiliśmy sobie też o operatorze in, mianowicie etat in, i tu możemy sobie wypisać różne etaty, które nas interesują, czyli na przykład asystent i załóżmy profesor. I teraz otrzymamy wszystkich tych, którzy są zatrudnieni na tych etatach. W selekcie też wypisałem sobie etaty, żeby zobaczyć, czy na pewno to jest to. Jest profesor, jest asystent, wszystko jest OK. I od razu przy okazji możemy sobie zrobić not in. Otrzymamy coś zupełnie odwrotnego, czyli dyrektor, adiunkt, sekretarka, stażysta. Zatem wszyscy ci, których tutaj nie mamy wypisanych. Wartość nul. No i na tym chciałbym się troszeczkę pochylić. Troszkę więcej czasu może spędzić. Więcej czasu mam tu na myśli kilka minut, a nie kilka godzin. OK. Proszę zobaczyć, kiedy sobie wypiszemy tutaj płaca podstawowa i płaca dodatkowa. Na razie może tego URL usuniemy i odpalimy to zapytanie. Mamy kilka pracowników, którzy mają płacę podstawową, ale nie mają płacy dodatkowej. To jest nul. I teraz zrobimy coś takiego. Mianowicie w kolejnej kolumnie po przecinku zrobię płaca podstawowa, dodać płaca dodatkowa. I nazwiemy to tą kolumnę jako pensja. OK. I proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Otóż tam, gdzie mamy płacę dodatkową, pensja rzeczywiście się sumowała. Jest OK, wszystko gra. Ale tam, gdzie jest nul w płacy dodatkowej, pojawia się w wyniku nul. Wynika to z tego, że ta logika trójwartościowa, o której wspominałem, powoduje, że wszystko, co łączymy z nulem, jest nulowane. Czyli jeżeli coś będziemy dodawać do kolumny, gdzie jest nul, mnożyć, dzielić, bądź cokolwiek innego, to zawsze wynikiem takiego zabiegu będzie po prostu nul. I to na to trzeba zwrócić uwagę, bo otrzymujemy oczywiście niezbyt zgodne z realnym faktem wyniki. Co zrobić, żeby tego nula nie było? Otóż wypiszemy sobie funkcję if null, następnie robimy przecinek 0. I teraz, co się wydarzyło? Tam, gdzie jest 0, została postawiona wartość 0, dzięki czemu, jak widzicie, te elementy, czy te sumy z 0, dają nam już właściwą wartość. Żeby zobaczyć jeszcze na 100%, że to tak funkcjonuje, to w płacy tutaj dodatkowej, w tej kolumnie też napiszę if 0, płaca dot, przecinek 0. I teraz już widzicie, że nie ma nulów, tylko są zera. Dodatkowo jeszcze dla pewności, jak to funkcjonuje, to możemy wpisać na przykład sobie 100. I teraz w tej kolumnie zamiast zer będzie po prostu 100. Myślę, że taki sposób pozwoli wam zrozumieć działanie if null, bo to jest jedna z tych funkcji, z której bardzo często korzystamy i ona jest naprawdę, naprawdę istotna. Kolejną rzeczą to jest sortowanie naszych danych. W tej chwili nie mamy nic posortowane. Ja to sobie zostawię tego to 0 i to mi wszystko elegancko tu pasuje. Czyli po prostu tak jak są wyniki, tak jak są dane w tabeli. Nie sumował pani Martin wtedy, dlatego że ja zmieniłem tutaj wartość 100. Zobaczyłem to pytanie, tak to od razu odpowiem, ale suma znajduje się dokładnie w tym miejscu. Czy to jest zrozumiałe? Gdybym tutaj wpisał 100, to będzie to sumowane. O, teraz wpisałem 1000, nawet o jedno za dużo. Nie? Czyli tutaj i sumuję. I teraz wpiszę. I dlatego nie sumował. OK, fajnie. Co tutaj jeszcze? Aha, mieliśmy przejść do sortowania danych. W tej chwili dane są nieposortowane. OK, to posortujmy sobie. Zróbmy najpierw tak. Order by.
Order, chciałem z dużej litery, żeby się pojawiło. Order by. Najpierw zróbmy po nazwisku, czyli będziemy to wszystko sortować po nazwisku. Jest od B do Z. Pasuje. Kiedy chcielibyśmy w drugą stronę, wystarczy, że tutaj dopiszemy słowo kluczowe desk. Już mamy Z na pierwszym miejscu, a B na miejscu ostatnim. Kolejną ciekawą rzeczą, tu sobie zostawmy ten, może te nule sobie zostawmy i one będą tak jak należy. OK, działa. Kolejną rzeczą możemy sortować w taki sposób. Otóż wypisuję sobie 2. 2 oznacza, że będę sortował po drugiej kolumnie, od lewej strony. Pierwsza to jest nazwisko, druga to jest płaca podstawowa. Odpalamy. I rzeczywiście posortował od największej do najmniejszej. Kiedy usuniemy deska, no to będziemy mieli najmniejszą wartość u góry, a najwyższą na dole. Pytanie, jak będzie się zachowywał z nulami? Czyli przechodzimy do trzeciej kolumny. Możemy sobie tą dwójkę zostawić, że najpierw sortujemy po dwójce, czyli po drugiej kolumnie, a potem posortujemy po trzeciej kolumnie. No to nam się nic nie zmieni. Można sobie tutaj dodawać takie elementy. A gdybyśmy chcieli posortować po trzeciej kolumnie, to najpierw pojawią się wszystkie nule, a następnie pojawią się wartości już posortowane. Czyli nul jest traktowany jako najniższa wartość. Najniższa wartość. Kolejną rzeczą, bardzo ważną, jest to, że tutaj sobie wpisaliśmy tą naszą pensję. Ona znajduje się w tym miejscu. I chcielibyśmy posortować po tej pensji. I teraz tak. Proszę Państwa, proszę się na chwileczkę jeszcze bardziej skoncentrować. Otóż order by, jeżeli wpiszę sobie posortuj mi po pensji, odpalę, posortuję, jest OK. Czyli wziął pod uwagę ten alias, który sobie tutaj stworzyłem. Równie dobrze mógłbym posortować po tym wyrażeniu. Czyli kopiuję sobie to wyrażenie, zamiast wpisywać ten alias. Będzie dokładnie ten sam wynik, tak? Czyli jest wszystko OK. Wróćmy tutaj do pensji, ale chcielibyśmy na przykład, aby pensja była większa powiedzmy od 1000. Czyli oczekujemy trzech wyników, tych trzech ostatnich. Czyli ta pensja sumowana ma być większa niż 1000. Dodajemy sobie where i wpiszemy sobie pensja większa od 1000. I co się wydarzy? No mianowicie nic się nie wydarzy, wydarzy się błąd. Nieznana kolumna pensja. Z czego to wynika? Otóż w każdej bazie danych, nieważne czy to jest MySQL, nieważne czy to jest SQL Server, czy to jest Oracle, w każdej bazie danych jest pewna kolejność wykonywania. I teraz tak, najpierw zawsze wykonuje się from. I to jest pierwsza część, którą sprawdza zawsze baza danych. Szuka tej tabeli. Jeżeli jest ta tabela, to następnie wykonuje where'a, czyli to jest drugi element. Tak? W tym momencie pensja nie jest znana, bo pensję my dopiero wprowadziliśmy w selekcie, a select jest wykonywany po where'ze. Czyli dopiero w momencie wykonania tej linii mówimy mu, czym jest pensja i po selekcie wykonywany jest order by. I dlatego w order by'u pensję możemy wykorzystać. Ale w where musimy koniecznie, nie ma na to innej możliwości, korzystać z całego wyrażenia. Teraz będzie dobrze. I to funkcjonuje, proszę Państwa, w każdej bazie danych. Taki króciutki feedback. Czy to jest zrozumiałe? Dajcie jakiś feedback, czy jest OK, bo jest to taki moment, w którym można się też kręcić. Zdaję sobie z tego sprawę. Czyli kolejność wykonywania działań. Najpierw from, zawsze, w każdej bazie danych. I to jest niesamowite, to jest fantastyczne, że nie musicie się tego uczyć na nowo, dotykając każdej innej bazy. Najpierw from, potem przeskakujemy sobie na where'a, czyli tu znamy wszystkie kolumny, które są w pracownikach, ale nie znamy żadnych aliasów. Potem pojawia się select, poznajemy alias i na końcu order by. I to jest właśnie ten temat, który jest niezwykle ważny, ponieważ czasami popełniamy takie błędy, że
korzystamy, chcemy korzystać z aliasów, niestety w tym wypadku jest po prostu niemożliwe. Ok, proszę Państwa, sortowanie mamy załatwione. Jeszcze bym chciał dołożyć temat tych warunków złożonych, czy też przykładzik o tych warunkach złożonych. Może mi się uda to skopiować, żeby tego nie pisać, żeby nie tracić czasu niepotrzebnego. Mianowicie, ok. Chodzi o to, że mamy teraz aż trzy warunki. Ja może to zrobię sobie o tak. W taki sposób. To jest pierwszy warunek, to jest drugi warunek i to jest trzeci. Jeżeli mamy enda, to zawsze najpierw będzie wypełniony ten pierwszy warunek, a potem dopiero drugi. Czyli po odpaleniu otrzymamy wszystkich, którzy zarabiają powyżej 500 i są adiunktami. To jeszcze tu sobie zróbmy może etat, żeby zobaczyć na jakim etacie są zatrudnieni. Okay. Czyli powyżej 500 i są adiunktami. Jeżeli są adiunktami, zatem muszą zarabiać powyżej 500. Albo płaca dodatkowa jest not null, nie jest nulem. Nie? Czyli jak nie jest nulem, no to te dwa warunki są nieistotne. Oczywiście można by zmienić tą kolejność poprzez zadania typowo matematyczne, czyli tak naprawdę możemy zrobić tak. Ma być płaca podstawowa oraz płaca dodatkowa lub płaca dodatkowa powyżej, podstawowa powyżej 500. I to jest w nawiasie. Nawias powoduje, że my zmieniamy priorytetyzację. Czyli teraz pierwsze się wykona to, co jest w nawiasie, a potem dopiero end. Odpalamy, wyniki już są zupełnie inne. Na to też bardzo proszę zwrócić sobie uwagę, ponieważ złe używanie UR-a i z endem i z orem często może nam zaburzyć wyniki. Trzeba sobie po prostu, trzeba po prostu o tym pamiętać i myślę, że to zupełnie wystarczy. Ok, proszę Państwa. Pierwszą część w sposób taki bardzo, bym powiedział, żwawy przeszliśmy. Przeszedłbym do części drugiej. Myślałem o tym, czy nie robić chwilowej przerwy, ale myślę, że to nie będzie potrzebne, chyba że Państwo by bardzo, bardzo chcieli. Późno już jest, także każda przerwa będzie nam tutaj wszystko wydłużać, więc myślę, że to nie będzie konieczne. Przejdźmy sobie zatem teraz do drugiej prezentacji. Druga prezentacja będzie dotyczyła funkcji grupowych. Prezentację też Państwu udostępnię, jeżeli będzie taka chęć. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ok. Funkcje grupowe, tutaj też mamy kilka slajdów, a potem znowu przejdziemy do tej części warsztatowej. Maksymalnie skróciłem slajdy, żeby jak najwięcej potem warsztacić. Proszę Państwa, o co chodzi w funkcjach grupowych? Funkcje grupowe dają nam możliwość wyliczenia jakichś analiz z danych, które mamy. I w taki oto sposób możemy sobie wyliczyć średnią, jak widzicie na slajdzie, wyliczyć sobie ilość wystąpień danego elementu. Możecie wyliczyć maksymalną wartość oraz minimalną. To daje nam przede wszystkim możliwość analizy danych jako całości. Do tej pory w tych przykładach analizowaliśmy jakieś pojedyncze elementy, wyciągaliśmy pojedyncze elementy, teraz traktujemy tabelę jako całość i wyciągamy z niej dane, których potrzebujemy. Zapytania z jedną grupą. Znajdź sumaryczną płacę podstawową wszystkich pracowników. Takie zapytanie, czyli select sum i w nawiasie płaca podstawowa, pozwala nam sumować wszystkie płace podstawowe, które mamy w naszej tabeli. Czy są sumowane nule? To jest pytanie. No nul oczywiście, jak widzieliście, jak coś dodaliśmy do nula, to nulowało wynik. Jeżeli używamy funkcji analitycznych, to funkcje analityczne same wewnątrz siebie z nulem sobie radzą. To znaczy nie musimy się martwić. Gdybyśmy chcieli sumować płace dodatkowe, też będzie wszystko ok. Zresztą zobaczycie na przykładzie. Kolejną rzeczą jest znowu z jedną grupą, czyli tutaj mamy AVG, wyliczamy sobie średnią. To samo pytanie, czy bierzemy przy średniej elementy z nulami.
Zobaczycie na przykładzie, że funkcje analityczne sobie z tym radzą. I tu mamy policz i podaj maksymalną płacę dodatkową tam, gdzie etat jest równy adiunkt. Czyli mamy czterech zatrudnionych na etacie adiunkt, a maksymalna płaca dodatkowa to jest 90. OK. Całkiem nieźle te slajdy idą. Zresztą slajdy zawsze dla mnie najmniej ciekawa część jakiegokolwiek treningu. Z wieloma grupami i tutaj już wprowadzamy coś ważnego, mianowicie pojawia się coś grup buy. I to jest kolejna klauzula. Kolejna klauzula, która znajduje się po fromie, może się znajdować za where'em albo może być użyta bez where'a, zupełnie tak jak tutaj. Gdybyśmy chcieli where'a użyć, to where musiał być powyżej group buy'a, czyli przed group buy'em. W tej chwili grupujemy sobie dla każdego ID zespołu, chcemy sumę płac podstawowych. Tak jak mówiłem, rysowanie nie jest moją najsilniejszą stroną. Zatem mamy ID zesp dla dziesiątki, są wyliczone wszystkie płace podstawowe. Dla dwudziestki, dla trzydziestki, dla czterdziestki. W związku z tym widzicie, że wszystkie te elementy jednym zapytaniem możemy zsumować. To jest świetna wiadomość dla tych, którzy będą analizować dane. Wyprzedzając niejako pytania, tak, proszę Państwa, to, o czym mówimy, powtórzę jeszcze raz, działa w każdej bazie danych, tak? Nie ma, absolutnie nie ma tej różnicy, czyli przeskoczcie na każdą bazę danych i będzie śmigać dokładnie tak, jak tutaj widzicie. Z wieloma grupami, czyli etat. Następnie mamy taki sam przykład, tylko że na etacie, grupujemy po etacie i tutaj znowu wyszukujemy maksymalną płacę, ale dla konkretnego etatu i kilka grup, czyli grupujemy najpierw wewnątrz dziesiątki grupujemy wszystkie etaty, wewnątrz dwudziestki grupujemy wszystkie etaty, ponieważ tutaj po przecinku sobie wyciągnęliśmy dwie grupy, które bierzemy pod uwagę. Zatem możemy te grupy również sobie troszkę pokombinować z nimi, możemy je sobie połączyć i znów bazy danych pokazują nam się jako bardzo plastyczny sposób wyciągania danych. Jeszcze jedna klauzula, która się tu pojawia, to jest having. Najprostsze wytłumaczenie havingu to jest tym, czym jest klauzula where dla selecta, tym having jest dla group by. Oznacza to, że having grupuje, filtruje nam grupy. Czyli tworzymy sobie grupę po etacie, ale chcemy tylko te grupy, w których płaca maksymalna jest większa od 1000. No ale okej. Okay. Tego zapisu max płaca pod większy od 1000 nie moglibyśmy użyć w where, ponieważ where nie obsługuje funkcji analitycznych i stąd potrzebny nam jest właśnie having. Za moment to zresztą zobaczymy w przykładzie. I jeszcze jeden przykład z havingiem, czyli mamy tutaj już mamy cały wachlarz naszych klauzul, brakuje tylko order by w zasadzie. Order by, przypominam, byłby na samym końcu, czyli select, czyli where, group by i having. I mamy wszystkie elementy, o których sobie wcześniej mówiliśmy. OK, tyle jeżeli chodzi o kwestię gadulstwa. Przejdźmy do kodowania, czyli znów połączmy się z moim pulpitem. OK, dajcie mi momencik. OK. Już za moment powinien być. Świetnie. Jest ekran, wszystko w porządku. Muszę od czasu do czasu Państwu zadawać pytania, czy tam Państwo nie usnęli, czy nie padli, czy cokolwiek się wydarzyło. Wiecie, bo zawsze jak jest szkolenie, takie face to face, to człowiek widzi, jak Państwo reagują, a tutaj to nie wiem, czy nie posnęliście Państwo, czy nie uciekliście, czy cokolwiek innego. Okej, okay, fajna wiadomość, że jednak nie czas na sen. Jedziemy z tymi grupami, czyli to na razie sobie wszystko opuśćmy. Wypisujemy sobie, chcemy wyciągnąć maksymalną płacę podstawową z naszej tabeli. Wyciągamy 1730, zgadzałoby się. Panie Wiesławie, żona donosząca kawę, świetna wiadomość. Moja nie chciała się na to zgodzić. Maksymalna płaca podstawowa. I teraz jest OK.
I teraz chciałbym zwrócić na coś uwagę. Mianowicie, już Państwo widzieli, że w płacy dodatkowej są nule. Gdybyśmy tu zrobili min, płaca dot, to otrzymamy minimalna płaca, to będzie nul, czy też coś innego? Odpalamy? A nie. Nul nie jest brany pod uwagę. I to jest odpowiedź na to, że w płacy, przepraszam, nule są obsługiwane przez te funkcje grupujące. Więc jeżeli będziecie liczyć średnią i będziecie mieli trzy wiersze i w jednej z tych wierszy będzie wartość nul, a w drugim wierszu będzie 2, a w trzecim też 2, to średnią tych wszystkich wyrażeń będzie 2. Mimo że są 3 wiersze, tak? Ale średnia będzie 2, czyli ja tu już tam może tak napiszę 2, 2 i 0. Wyobraźmy sobie taki wynik, taką tabelę, czyli 3 elementy, nie? 2, 2 i 0. Średnią dla tych 3 elementów będzie 2, ponieważ 0 nie będzie brany pod uwagę. I tylko te 2 elementy będą brane pod uwagę. I dlatego sobie bazy danych radzą z nulami. I tu oczywiście dobra wiadomość jest taka, że każda baza danych sobie z tym radzi. Gdybyśmy chcieli sobie policzyć jakieś elementy, używamy counta. W tej chwili mamy 14 wierszy, ale na przykład możemy sobie zrobić policz mi elementy z tabeli pracownicy, gdzie powiedzmy płaca pod jest większa od 700. Już mamy tylko 5. Nie? I znowu tutaj możemy też dołożyć alias, na przykład policzone. I w takiej sytuacji mamy ładny wynik, który daje nam rzeczywistą wartość w naszej tabeli. No, mieliśmy też tą średnią wartość, czyli płaca pod. Też możemy sobie zrobić taka średnia wartość dla pracowników, którzy zarabiają powyżej 700 w naszej tabeli. Kolejna rzecz to jest temat już GroupBuy'a i dlatego sobie kolejne zapytanie zrobimy z GroupBuy'em. Zrobimy sobie tak. ID prac, przecinek, płaca pod. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, jakie błędy mogą się pojawiać, ponieważ to jest dość ważne. Wpisujemy sobie GroupBuy. GroupBuy, ok. I teraz chcielibyśmy pogrupować wszystko po ID pracy. Odpalamy. I proszę bardzo, otrzymujemy, każdy pracownik ma swój ID prac, pogrupowane, wszystko gra. Bo mamy 14 tych pracowników, w związku z tym nie ma żadnego problemu. Ale gdybyśmy tutaj sobie zrobili ID zesp. Kilku pracowników pracuje w kilku zespołach i odpalili to. To otrzymamy co prawda 10, ale ta płaca podstawowa to tak naprawdę nie wiemy co to jest. Ponieważ zróbmy sobie jeszcze jedno zapytanie. Na chwilę to wymarzę. Zrobię tak. I tutaj zrobimy sobie komentarz. Albo nie. Może po prostu to zróbmy. O, i nacisnąłem sobie F5 zamiast Ctrl Enter jeszcze raz. From pracownicy. Dobra. Proszę zobaczyć. Mamy tutaj ID zesp na samym końcu. I mamy 10, 40, 30, 20, 20. Czyli jest kilku pracowników zatrudnionych w jednym zespole. Czyli kiedy my sobie zrobimy coś takiego, że wypiszemy sobie ID zesp i wypiszemy sobie płaca pod i pogrupujemy to po group by ID zesp, to otrzymujemy tak naprawdę pierwszą wartość, która się pojawi w tabeli. Nic nam to nie mówi. My tutaj co najwyżej możemy użyć sobie, na przykład pokaż nam maksymalną płacę dla każdego zespołu. I teraz wartości już mogą się zmienić. Możemy powiedzieć sumuj nam płacę każdego zespołu. I otrzymujemy sumę tychże elementów. Ale ten temat płacy podstawowej, kiedy pisaliśmy ją bez funkcji agregujących,
jest zupełnie bezwartościowe. To nie dałoby nam tutaj żadnych tak naprawdę plusów, ponieważ dane byłyby zupełnie z niczego. OK. Możemy sobie przefiltrować nasze grupy. Na przykład mamy tutaj sumy powyżej 2000, byśmy chcieli mieć. To sobie róbmy suma powyżej 2000. Używamy wtedy zawsze havinga, czyli jeżeli chcemy filtrować nasze grupy, no to musimy użyć havinga. Wróćmy do naszego zapytania. Select ID ZESP, OK, wszystko tutaj gra. Grupowanie, grupujemy po ID. Możemy dołożyć kolejną grupę, na przykład etat. I wtedy odpalmy to. Pójdzie, ale znowu nie wiadomo, co tak naprawdę ten etat nam tutaj mówi, ponieważ mamy wszystko pogrupowane po ID ZESP, ale etat to nie wiadomo, co to jest. W związku z tym dokładamy sobie jeszcze grupowanie po etacie. OK. No tak, ponieważ już ten having spowodował, że nie mamy żadnych danych, odpalamy. I teraz mamy ID ZESP. Dla danego zespołu każdy etat pokazuje nam swoją zsumowaną płacę. Jak widzicie, nie jest to zbytnio skomplikowane, tylko niesie za sobą spore możliwości, spore niebezpieczeństwo, ponieważ czasami możemy zapomnieć o czymś i różne dziwne rzeczy mogą się pojawić. Tutaj, proszę Państwa, różne bazy danych różnie się zachowują, to znaczy niektóre po prostu nie pozwolą na taki zapis, to znaczy taki, w którym byśmy tutaj nie użyli funkcji agregującej. O, MySQL pozwala, co nie jest jego atutem, ponieważ MS SQL na przykład dałby nam informację o tym już, że płaca podstawowa nie jest funkcją agregującą. Ani nie jest w tabeli, ani nie jest w kolumnie, czy też użyta w klauzurze GROUP BY. To jest kluczowe. Niestety w MySQL trzeba na to zwrócić uwagę. W każdym razie logika jest taka. To, co grupujemy, najczęściej na to też zwracamy uwagę w selekcie, to znaczy proszę zobaczyć, mamy w tej chwili ID ZESP i sumę tych pracowników, sumę płac tych pracowników. Pytanie brzmi, czy tu musi być ten ID ZESP. No logika jest taka, że wypadałoby, bo oczywiście nie musi być, ale wynik, który teraz otrzymujemy, jest bezwartościowy, bo nie wiemy, który zespół tak naprawdę, który zespół odpowiada za co, nie? Czy która płaca odnosi się do tego zespołu. Także uczek wody, przepraszam. Także na to trzeba zwrócić uwagę, że najczęściej dobrą praktyką jest to, co mamy w group by'u, używamy również w selekcie, aby pokazać, co tak naprawdę grupujemy i czym się tutaj zajmujemy. Jeszcze jedna rzecz porządkowa. Mianowicie możemy sobie zrobić coś takiego, że będziemy grupować coś po, powiedzmy, etaty. I chcemy, żeby to właśnie etaty były decydujące teraz o płacach. I mamy etat adiunkt, asystent, profesor i tak dalej, i tak dalej. I my możemy teraz to przefiltrować na dwa sposoby. Po pierwsze możemy użyć tego havinga i zrobić sobie having etat jest równy na przykład profesor. OK. Dobrze. Ale równie dobrze możemy zrobić ten etat przefiltrować tutaj, where etat jest równy profesor. Wynik będzie ten sam. Jaka jest różnica? Różnica jest w optymalizacji zapytania. Mianowicie zawsze, kiedy jest to możliwe, to używajcie where'a, a nie havingu. Dlatego, że having bierze pod uwagę już pogrupowane dane, czyli w tym wypadku, dokładnie w tym, który teraz widzicie, najpierw filtrujemy dane, a później robimy grupy. Czyli tak naprawdę tworzymy jedną grupę i liczymy jedną sumę. A kiedy mieliśmy tego havinga, czyli mieliśmy tą opcję, bez tej, to najpierw grupujemy wszystkie elementy, do wszystkich jest obliczana suma i dopiero potem na końcu
jest to przefiltrowane. Zatem to zapytanie będzie wykonywać się dłużej. Oczywiście my tu mamy 14 rekordów, w związku z tym specjalnie trudno zobaczyć różnicę, ale gdybyście mieli 14 milionów rekordów, no to już ta różnica mogłaby być rzeczywiście spora. Także jeżeli macie do wyboru wear albo having, wybierajcie wear'a. Ale oczywiście nie zawsze się da zastąpić having wear'em. Częściej niestety się nie da, ponieważ używamy funkcji grupujących czy funkcji agregujących, w związku z tym wtedy już trzeba użyć po prostu havinga i się tym specjalnie nie przejmować. Ok, proszę Państwa, no czas mamy całkiem sympatyczny. Możemy przejść do punktu trzeciego. To mnie niezwykle cieszy. Mianowicie przejść do punktu, który najwięcej czasu ma, myślę, że zajmie i jest chyba najtrudniejszy, więc dlatego zostawiłem go na końcu, no poza tym wypadało go zostawić na końcu. A bardzo się cieszę, że jest przed godziną 20, co oznacza, że mamy troszkę więcej czasu na to, aby skupić się na łączeniu tabel. Króciutki feedback od Państwa, czy wszystko jest ok, czy prędkość jest ok, czy to techniczne sprawy są ok, czy żony donoszą te kawy, czy mężowie donoszą kawy, bo może mężowie są tacy, którzy kawę donoszą. W ogóle bardzo się cieszę też tak by the way, że mamy niemalże wyrównany stan, jeżeli chodzi o sprawy genderowe, bo mówi się, do pani Justyny nie donoszą mężowie kaw, więc niestety może któryś z panów coś tam ogarnie. Mówi się często, że praca programisty bądź praca w bazach danych nie jest specjalnie dla niewiast, ale jest to oczywiście jakaś bzdura, ponieważ ten zawód nie jest wcale dedykowany dla mężczyzn, wręcz przeciwnie. Często kobiety tutaj wykazują się również ponadprzeciętnymi umiejętnościami i ja sam miałem przyjemność współpracować z wieloma kobietami w bazach danych i nigdy nie widziałem jakiejś specjalnej różnicy. Zresztą te różnice są wymysłem chyba patriarchalnego wychowania. Także jest ok. Godzina 20, żyjemy, całkiem nieźle dajemy radę. Boginią orakla. Kuchnia, panie Martinie, fantastyczne określenie. Bogini orakla. Muszę zapamiętać. Wykorzystam przy okazji. Całkiem nieźle sobie radzimy. Proszę Państwa, te dwa tematy, które przeszliśmy, oczywiście przeszliśmy je dość szybko. Nie skoncentrowaliśmy się na nich za bardzo. Ja też zdaję sobie sprawę, że no, ciężko będzie do tej wiedzy. Ciężko by było teraz wykorzystać w praktyce, to znaczy tak od razu usiąść i kodować. Nie? Będziemy o tematach warsztatowych jeszcze sobie wspominać na końcu. Także zostańcie proszę, bo będą różne ciekawe propozycje szkoleniowe z VideoPointa i z Helionu, które z pewnością Państwa zainteresują. A teraz zróbmy sobie ostatnie skupienie na dzisiejszych zajęciach i spróbujmy skoncentrować się na sztuce łączenia tabel. Otóż, proszę Państwa, do tej pory wszystko robiliśmy na jednej tabeli. Była to w większości wypadków, w zasadzie każde zapytanie dotyczyło tej samej tabeli, czyli tabeli pracownicy. Ale jak wiecie, w bazach danych znormalizowanych, nowe słowo, zaraz o nim powiem, jednak nie używamy jednej tabeli, bo dane dotyczą, czy też przechowywane są w różnych miejscach. Na przykład, kiedy przechowujemy dane o pracownikach, nie przechowujemy wszystkich danych w jednej tabeli, czy na przykład dane dotyczące imienia i nazwiska w jednej tabeli, dotyczące adresu w drugiej, dotyczące numeru konta w trzeciej i tak dalej, i tak dalej. I my musimy, żeby wyciągnąć dane jakieś takie połączone, musimy te tabele łączyć ze sobą. Musimy, czyli musimy jakoś zebrać te dane do kupy, mówiąc tak kolokwialnie, po to, aby je pokazać jako jedną całość. Powiedziałem o słowie normalizacja. Normalizacja to jest teoria baz danych. Nie będę wnikał w to za bardzo, tylko napomknę,
że normalizacja polega na tym, że mamy dostęp do wszystkich danych w sposób atomowy. Taki najfajniejszy przykład jest wtedy, kiedy mówimy o adresie. Nie? Jak zapisujemy adres w bazach danych, to nie zapisujemy w jednej kolumnie kodu, miasta, ulicy, numeru i tak dalej. Tylko w osobnej kolumnie będzie kod, w osobnej kolumnie będzie miasto, w osobnej kolumnie będzie ulica, w osobnej numer domu, w osobnej numer mieszkania. Dzięki temu możemy wszystkie dane w sposób atomowy, czyli niezależnie od innych danych, po prostu wyciągnąć. Także o normalizacji pewno powiem przy okazji jakiegoś innego szkolenia, jak będziemy mieli więcej czasu. OK. Mamy różne warunki oraz typy złączeń, równościowe, nierównościowe, wewnętrzne, zewnętrzne i własne. W mojej opinii najważniejsze, żeby Państwo zapamiętali przede wszystkim typy złączeń, czyli zwykłe i rozszerzone, wewnętrzne i zewnętrzne częściej. I tych sformułowań będę używał. Chodzi o to, że mamy połączenia, które się od siebie różnią i zaraz powiem dokładnie, o co chodzi. A połączenie równościowe i nierównościowe, różnica między nimi jest banalna i zaraz Państwo na żywo zobaczą. O co chodzi w połączeniach równościowych? Łączymy sobie dwie tabele. Teraz przeanalizujemy sobie ten fragment kodu, linijka po linijce i wszystko wytłumaczę, o co chodzi. Znacie już tą strukturę select from. Teraz dokładamy coś takiego, inner join. Oznacza to, że mamy inner, czyli wewnętrzne połączenie. Słowa inner w teorii nie musielibyśmy pisać, ponieważ połączenie domyślne to jest połączenie wewnętrzne. Za moment będę mówił o różnicach między wewnętrznym a zewnętrznym. Proszę tym na razie się nie przejmować. Proszę tylko pamiętać o tym, że jeżeli będzie join zwykły bez innera, to jest połączenie na 100% wewnętrzne. Dobra wiadomość, w każdej bazie danych tak to funkcjonuje. Kolejna rzecz, którą tutaj widzicie, której nie było, to są te literki P oraz E. Może inny kolor byłby fajniejszy, ponieważ ten czerwony ma dotyczyć tego, czego może nie być. Tego też mogłoby nie być, ale te literki pozwalają na coś bardzo ważnego. To są tak zwane aliasy. Aliasy widzieliście Państwo przed chwilą w kolumnach. Nie, robiłem płaca podstawowa plus płaca dodatkowa, a z pensja. I to był alias. Tutaj mamy alias do tabeli. Oznacza to, że teraz po połączeniu tych dwóch tabel możemy odnieść się do elementów z tabeli pracownicy poprzez literkę P. I w selekcie macie P. Nazwisko. Oznacza to, że chcemy z tabeli pracownicy wyciągnąć nazwisko. Gdybyśmy nie mieli tej literki, no to musielibyśmy napisać całe. Pracownicy. Nazwisko. Teoretycznie też nie trzeba by pisać tych pracowników, ale jeżeli kolumny, nazwy kolumn by się powtarzały w dwóch tabelach, byłoby to niemożliwe. Pokażę to na przykładzie warsztatowym. No i jedna z istotniejszych rzeczy to jest to, co mamy tutaj, to jest połączenie, właściwie warunek połączeniowy dwóch tabel. Chodzi o to, proszę Państwa, że w tym miejscu łączymy dwie kolumny z dwóch tabel, które są do siebie albo podobne, albo są identyczne. My mamy tabelę nazwa oraz etat, ponieważ przechowują dokładnie to samo. W tabeli etaty mamy nazwę etatów, a w tabeli pracownicy mamy etaty, więc jest to bardzo podobne. Na przykładzie pokażę jeszcze raz i jeszcze raz to przeanalizuję, także gdyby Państwu się film chwilowo urwał, bardzo proszę nie odpuszczać. Zaraz warsztatowo to sobie ogarniemy, tylko przebrniemy przez slajdy. Tutaj mi się udało zrobić tych slajdów tylko 8, więc lada moment będziemy do końca. Jeżeli kolumny, którą łączymy, nazywa się tak samo, czyli ma taką samą nazwę, możemy użyć operatora using. W tym wypadku mamy wszystkie kolumny z tabeli pracownicy oraz z tabeli zespoły, ponieważ łączymy po kolumnie ID zesp. Czyli jeżeli kolumna ma taką samą nazwę, możemy połączyć ją, no to elegancko będzie to funkcjonować. Kolejny przykład. Łączymy sobie pracownicy i zespoły. Jest to połączenie tak zwane naturalne. Proszę zobaczyć, tu jest użyty przecinek bez tego słowa on. I powiem Państwu tak,
Pokazuję ten przykład, ponieważ możecie go gdzieś spotkać, ale absolutnie, absolutnie go nie używajcie. Nie używajcie go, gdyż on powoduje mnóstwo problemów i tak naprawdę nie mamy żadnej kontroli nad tym, co łączymy w tych tabelach. Więc to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jeszcze o połączeniu nierównościowym, czyli zamiast do tej pory w onnie, może wrócę na chwilę do jeszcze jednego slajdu. W onnie tutaj mamy równa się. Chodzi mi o to, równa się tutaj. I teraz w połączeniu nierównościowym mamy, nie ma równa się, tylko jest po prostu użyty inny operator. Jeżeli jest inny operator, w tym wypadku between, to mamy połączenie nierównościowe, czyli nie porównujemy czegoś, tylko sprawdzamy, czy ta wartość jest pomiędzy jednym a drugim. I to wszystko. I OK. I przechodzimy do połączeń zewnętrznych. Do tej pory były połączenia wewnętrzne. I można sobie odpuścić w ogóle to, co tu jest napisane. Chyba to wszystko powiem na tym przykładzie. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Połączenie, to co mamy po lewej stronie, czyli left join. Mamy połączenie pracownicy i zespoły left outer join. Gdyby był sam join, to jest połączenie wewnętrzne, a gdyby był, kiedy jest left outer join, to znaczy to, że jest to połączenie zewnętrzne. I teraz tak, połączenie wewnętrzne dałoby nam dokładnie ten sam wynik, który mamy tutaj, czyli po tej lewej stronie. Czyli zarówno połączenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne dałoby nam ten sam wynik. Dlaczego? Dlatego, że połączenie wewnętrzne różni się tym od połączenia zewnętrznego, iż połączenie wewnętrzne nie pokazuje wierszy, które się ze sobą nie łączą w dwóch tabelach. A jak widzicie, a połączenie zewnętrzne to pokazuje. I teraz tak, po prawej stronie mamy o jeden wiersz więcej, ponieważ mamy połączenie right outer join. Right oznacza, że my, tak jak tutaj left oznaczał, że chcemy wszystkie dane z tabeli pracownicy, czyli mamy tutaj 14 tych elementów, tak w right outer join chcemy wszystkie dane, które są w tabeli zespoły, ale istnieje zespół, w których nikt nie jest zatrudniony i są to badania operacyjne. On nie ma swojego odzwierciedlenia w tabeli pracownicy, w związku z tym pojawił się nul. Right outer join pozwala nam na pokazanie tych nulów. Kiedy zrobimy join zwykły, inner join, to tych nulów nie będzie. OK, tyle gadania. Przenosimy się teraz do bazy danych i sobie ze spokojem jeszcze raz to wszystko przeanalizujemy i krok po kroku zrobimy sobie każde zapytanie, zarówno wewnętrzne, nierównościowe, jak i zewnętrzne. Kończymy prezentację, przelatujemy na pulpit. Już momencik. OK, zrobimy sobie. Udostępnijmy to Państwu. Great. Wszystko, mam nadzieję, jest widoczne. Proszę Państwa, więc tak. Zobaczmy sobie tutaj. Mamy tę tabelę. Odpalmy sobie najpierw pracowników. Ich już znacie. Mamy ID prac, nazwisko, etat. Tu jest ID zesp. I ta kolumna odpowiada temu, co mamy w tabeli zespoły. Też mamy ID zesp, jak widzicie. Mamy tutaj 5 zespołów. 10, 20, 30, 40, 50. Jest tam 50 zespół, który tam narobił nam zamieszania. I teraz tak, w tabeli pracownicy, znowu wróćmy do tej tabeli, kiedy sobie zrobimy where ID zesp jest równy 50, otrzymamy nic. Zwrócił pusty wynik. Oznacza to, że nie mamy takiego pracownika, który jest zatrudniony w zespole 50. 40, a jakże? Znajdziemy. Jest Nowak. Jeden, bo jeden, ale jest zatrudniony. W 30 też mamy 4 sztuki. W 20 i w 10 też będziemy mieli, więc nie będę tego tutaj powtarzał. No i okej, no to łączymy tabelę. Łączymy tabelę pracownicy. Zróbmy sobie alias P. Najpierw połączymy wewnętrznie. Join zespoły Z i warunek połączeniowy to będzie z tabeli pracowni ID zesp
nam wystarczy, że wpiszemy sobie małe p, będzie się równało stabilizacji zespoły ID zesp. I tu też wystarczy małe z. Tutaj PHP MyAdmin po prostu uzupełnia te dane, więc można szybciej to wpisywać, ale dla tego przykładu lepiej nam będzie zrobić coś takiego. Jak teraz wszystko odpalimy, to otrzymamy mnóstwo wierszy. Tu jest mnóstwo wierszy, jeszcze się nie zmieściły. Czyli wszystkie wiersze z tabeli pracownicy i zespoły porównywane poprzez ID zesp. Oznacza to, proszę zobaczyć, mamy tutaj dwie kolumny ID zesp, że jeżeli ID zesp jest jedno, jest równe drugiemu, no to wtedy te wiersze się ze sobą wiążą i wtedy jest dokładnie to, czego chcieliśmy. Czyli Kowalski i Wileman są zatrudnieni na Piotrowie 3A w administracji. Elegancko. Przejdźmy sobie teraz do tego zapisu. Możemy wyciągnąć sobie P, nazwisko. Tak, mi się, jak będę wpisywał z automatu, to mi się będzie zawsze podstawiać, tego nie chcę. P ID zesp, Z ID zesp i zróbmy sobie może Z adres. Czyli cztery kolumny tylko chcemy wyciągnąć. Po dwie z każdej tabeli. Tu zrobimy sobie alias, as ID z prac, żebyśmy wiedzieli, który ID jest z którego. As ID z zespoły, zesp, ok. No i teraz mamy. Jest Kowalski, ID zesp, z pracowników, ID z zespołów i adres. Dokładnie to, co chcieliśmy. Mamy, proszę zobaczyć, 14 wierszy ogółem, tak? Mamy połączenie zewnętrzne. Wewnętrzne, przepraszam, ale się pomyliłem. To jest połączenie wewnętrzne, czyli połączenie, które nie pokazuje nam wartości nul. Nie bierze pod uwagę wartości nul. Czyli z ID zesp, jak sobie tu przeanalizujemy, nie wyciągnęliśmy numeru 50, bo go nie chcemy. Bo my nie chcemy poprzez łączenie wewnętrzne pokazywać wierszy, które się ze sobą nie łączą. No i teraz zmienimy sobie to połączenie na right outer join. Odpalamy. Mamy już 15 wierszy, ponieważ na końcu pojawił się numer 50. Oznacza to, przypominam, ten right outer join, że chcemy, bez względu na to, czy będzie się coś łączyć, czy nie, wszystko z tabeli zespoły. Nie interesuje nas, czy będą odpowiedniki w tabeli pracownicy, czy nie. Czyli mamy taką sytuację, że ID zesp jest 50, a tutaj nie ma nic, nie ma odpowiednika w tabeli ID zesp, w tabeli pracownicy i ID zesp. I dlatego tak jest. Kiedy znowu zrobilibyśmy tutaj left, czyli teraz akcentujemy dane, że chcemy dane z tabeli pracownicy, a nie zespoły i odpalamy, to mamy dokładnie ten sam wynik, który mamy w połączeniu wewnętrznym. Tak? Nie ma tutaj różnicy. Poprosiłbym o mały feedback od Państwa, czy jest to dosyć zrozumiałe, bo zdaję sobie sprawę, że tutaj już wchodzimy w taki temat, który może być trudniejszy, zwłaszcza o tej porze. Czyli reasumując, różnice między wewnętrznym a zewnętrznym. Połączenie wewnętrzne nie pokaże nam wartości, które nie łączą się ze sobą w tabelach. Połączenie zewnętrzne nam to pokaże, w zależności od tego oczywiście, którą część tego połączenia sobie wybierzemy. OK, czyli mamy ten temat połączeń zewnętrznych i wewnętrznych fajnie ogarnięty. Przejdźmy do tematu jeszcze jednego, mianowicie połączenie nierównościowe. Mamy tutaj ten temat równościowy, jest OK. Ja skopiuję to zapytanie, które tutaj wytworzyłem, którego też Państwo będziecie mieli dostęp potem. Mamy tutaj tabelę etaty. Może zrobię tak. Otworzę to w nowym oknie. OK. Błąd krytyczny wystąpił. Nie chcemy raportu. Tabela etaty oznacza w tym wypadku. Panie Łukaszu, tak szybciutko odpowiadam na pytanie. Tak, oczywiście.
Można łączyć te dwie, więcej niż dwie tabele. O tym troszkę więcej powiem może w tej sekcji pytań i odpowiedzi, dobrze? Bo nie chciałbym przerywać sobie tego wykładu. Mamy tabelę etaty i w tabeli etaty mamy takie informacje, że na przykład profesor ma płacę minimalną 800, a płacę maksymalną 1500. To oznacza to, że taki profesor nie może zarabiać ani mniej, ani więcej. Nie? Że musi ta jego płaca ze względu tam na coś być w tychże widełkach. OK. Wracamy do naszego zapytania. I teraz my chcemy sprawdzić, który pracownik, płaca którego pracownika łączy się w jakich widełkach. Jak teraz zostaniemy, odpalimy to zapytanie. Otrzymamy jakiś błąd, który się gdzieś tutaj wywalił. No tak. Z dużych liter muszą być tabele. Tutaj, jeżeli chodzi o nazwę tabel, no to te tabele. Tutaj mamy case sensitive, oznacza to, że możemy mieć nazwę tabeli pracownicy z dużych liter i z małych. To są dwie różne tabele. Odpalamy. I teraz tak. Kowalski. Jest, nie chodzi o to, że on jest teraz dyrektorem. W tym wypadku akurat jest. Ale chodzi o to, że jego płaca podstawowa mieści się w widełkach dyrektorskich. I proszę zobaczyć, mamy Nowaka, który występuje dwa razy, bo jego płaca, on zarabia 1350, mieści się w widełkach zarówno profesora, jak i dyrektora. Wejdźmy na chwilę do tej tabeli etaty. Mamy profesora i dyrektora. I rzeczywiście 1350 pozwala mu się wmieścić w oba te widełki. I dlatego to połączenie równościowe daje nam jeszcze szersze możliwości przeszukiwania danych, ponieważ dzięki takiemu zabiegowi otrzymamy wszystkie możliwe rozwiązania, jeżeli chodzi o to, który pracownik w jakich widełkach by się mieścił ze swoją płacą. Abstrahując od sensowności takiego zapytania, bo jest to zapytanie czysto akademickie, chodzi o to, że dane, które tutaj sobie filtrujemy, czyli łączenie baz danych, łączenie tabel, nie ogranicza się tylko do porównywania elementów. Możemy również wymyślić sobie jakieś przeróżne kombinacje, które pozwolą nam wyciągnąć dane w sposób bardzo taki plastyczny, bardzo różnorodny. Jeżeli chodzi o procentowość zapytań nierównościowych, z mojej praktyki programisty tych zapytań nierównościowych robi się bardzo, bardzo, bardzo dużo, o bardzo, bardzo dużo mniej, chciałem powiedzieć. To inaczej, zapytania równościowe rules, czyli zdecydowanie one wygrywają i zdecydowanie częściej z nich korzystamy, bo zapytania nierównościowe można też obrobić innymi sposobami, ale jest to możliwość, którą daje nam baza danych. No i znowu dobra wiadomość, każda baza danych taką możliwość nam daje, więc rzeczywiście świetna, świetna, świetna informacja. I jeszcze jedną rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to zapytanie, o którym mówiłem, żeby go nie używać. OK, odpalamy. To jest to zapytanie, znowu muszę tu zmienić na duże litery, żeby nie było zamieszania. Okay. Proszę Państwa. Takie zapytanie. Może jeszcze to usunę na chwilę. To już w ogóle będzie wszystko wiadomo. Takie zapytanie, które teraz zrobiliśmy, to jest tak naprawdę zapytanie z iloczynu kartezjańskiego. Oznacza to, że każdy element z tabeli pracownicy łączy się z każdym elementem z tabeli zespoły. I proszę zobaczyć, że teraz Kowalski łączy się ze wszystkimi elementami z tabeli zespoły, a że z tabeli zespoły mamy kilka adresów i dwa adresy się powtarzają, czyli Piotrowo 3A i Piotrowo 3A, no to w naszym zapytaniu otrzymaliśmy przy 14 wierszach w tabeli pracownicy, przy 5 wierszach w tabeli zespoły aż 70 wierszy. Nie? W związku z tym no trochę tego jest. Przez takie zapytanie możecie sobie Państwo zawiesić z danych, więc proszę na to zwrócić uwagę. Czyli generalnie
Zapytania kartezjańskie są sytuacje biznesowe, kiedy one się przydają, ale bardzo proszę nie uważać, ponieważ one są ogromnym obciążeniem. I proszę sobie wyobrazić, że mamy tutaj w sumie 19 wierszy i zrobiło nam się z tego 70, więc myślę, że gdybyśmy tych wierszy mieli po 100 tysięcy z jednej i z drugiej strony, to odpalając to zapytanie, moglibyśmy się już rozejść do domu rozejść do domu. Jesteśmy w domu, ale rozejść się do swoich obowiązków i przyjść za kilka minut i zobaczyć, czy jest jakaś szansa na zakończenie tego pytania. Zatem to połączenie kartezjańskie nie jest mile widziane. Zawsze proszę zwracać uwagę, żeby używać sobie tego joina. Teraz jak to odpalimy i mamy tego joina, to nadal jednak będzie ten kwas, nie? Ponieważ do joina z automatu Państwo muszą to zapamiętać. Z automatu piszemy warunek połączeniowy. No i teraz jak już ten warunek połączeniowy sobie wytworzymy, to już nie będę teraz zmieniał tego warunku, otrzymamy to, czego oczekujemy. Nieznana kolumna ID ZESP. Zróbmy rzeczywiście ten nasze Z małe i duże, ponieważ alias wpisany jest aliasem używanym. O właśnie. No i teraz już mamy wszystkie te wiersze, które chcemy, czyli 14 wierszy. Reasumując, ten szybciutki test. A jeszcze jedna rzecz, tak mi się szybciutko przypomniało. Możemy tutaj zrobić sobie tego usinga też, nie? Czyli using ID ZESP, ponieważ z jednej i z drugiej tabeli korzystamy z kolumny tej samej nazwy i otrzymamy ten sam wynik. Jeżeli kolumna nazywa się tak samo, możemy użyć usinga. No ale niestety w praktyce bardzo rzadko ten using jest używany. Reasumując, mamy zapytania zewnętrzne i wewnętrzne. Zapytania zewnętrzne pokazują nam wartości, które nie łączą się z elementami, nie łączą się w dwóch tabelach, czyli pokazuje nam nulę, tak pokrótce mówiąc, a jeżeli chodzi o połączenie wewnętrzne, żadnej nuli nam nie pokaże. Połączenie równościowe charakteryzuje się tym, że w warunku on mamy znak równa się, a połączenie nierównościowe, no to mamy na przykład between. Możemy używać też tam innych elementów. No i mamy też połączenie kartezjańskie, czyli użycie joina lub przecinka bez warunku połączeniowego. To łączy nam wszystkie elementy ze wszystkimi elementami. Oraz połączenie kartezjańskie z joinem, też bez ona, też w taki sposób nam to pokazuje. Tyle, jeżeli chodzi o te połączenia. I teraz 20 po elegancko, tak właśnie chciałem, żebyśmy mieli jeszcze mały margines błędu, jeżeli chodzi o czas, także całkiem nieźle to wyszło. Dziękuję Państwu. Ten szybciutki webinar, jeżeli chodzi o tą część taką poukładano, to co przygotowałem dla Państwa właśnie dobiegł końca. Teraz mamy czas na to, aby Państwo pozadawali mi pytania, jeżeli chodzi samą strukturę tego, o czym mówiliśmy, a potem kilka informacji, które mogą Państwa zainteresować, jeżeli chodzi o VideoPoint. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś pytania, zatem mogą to Państwo teraz jak najbardziej uczynić, to znaczy zadać pytanie, a mi tak naprawdę chodziło. Jeżeli chodzi o informacje i odpowiedzi. Po pierwsze, najpierw wrócę do pytania pana Łukasza Kuli. Czy można łączyć więcej niż dwie tabele? Tak, można łączyć. Można łączyć, w zasadzie nie ma chyba górnej granicy, jeżeli chodzi o pamięć. Jeżeli tak, to jak ma się do tego left oraz right? Łączymy, załóżmy tabelę pracownicy i zespoły, to jest pierwsze połączenie. I tutaj jest left albo right, nieważne. I następnie robimy kolejne połączenie. Kolejne połączenie będzie znowu left, outer join załóżmy, on coś tam, czyli wybieramy sobie połączenia.
I teraz to się ma to tak do tego, że jak zrobimy left outer join, no to otrzymamy wszystkie dane, które są z tego pierwszego połączenia. I one będą dla nas istotne. Jeżeli tam będą jakieś nule, no to one się pojawią. Jeżeli zrobimy write, no to akcent znowu postawimy na tabelę, z którą się łączymy. Więc tutaj nie ma problemu. Możemy wymieniać te righty, lefty. W kilku połączeniach mogą się znajdować, może się znajdować kilku elementów. Kilka elementów, czy kilka sposobów łączenia tabel. Mam nadzieję, że ta odpowiedź panu pomogła. Pan Damian Mielcarek pyta się, jak wyświetlić wyniki na przykład funkcji AVG bez zer po przecinku. To byłby już temat kolejnego wykładu, ale jest mnóstwo funkcji, z których możemy korzystać. Na przykład jest funkcja round, która zaokrągla nam dane tak jak chcemy. Jest funkcja sail, jest funkcja floor. To są funkcje, które pozwalają nam wyświetlić dane tyle miejsc po przecinku, ile chcemy i również je zaokrąglić tak, jak chcemy. Round zaokrągla nam zgodnie z zasadami matematyki. Sail zaokrągla nam zawsze w górę, czyli na przykład 2,1 to będzie zawsze 3. Floor 2,1 to będzie zawsze 2. A round zgodnie z matematyką, czyli od 2,6, od 2,51 już pójdzie nam w górę. Więc do tego byśmy używali funkcji round oraz sail oraz floor. Czy right join i right outer join to jest ten sam zapis? Tak, panie Marcinie, to jest ten sam zapis. W zasadzie nie wiem, czy w MySQL right join też funkcjonuje, nie sprawdzałem tego, ale na przykład w MySQL right join wystarczy, nie trzeba pisać outer join. Nie tak jak nie trzeba pisać inner join, tak, również outer nie trzeba pisać. Tak, pani Dorota, jeżeli chodzi o funkcję, to jest bardzo podobnie jak w C++. W ogóle funkcje w SQL są bardzo podobne jak w językach programowania, czyli funkcje dotyczące, nie wiem, ciągów znaków, funkcje dotyczące matematycznych zagadnień, one są bardzo podobne, w związku z tym te substringi, wszystkie elementy, które gdzieś tam kojarzycie z języków programowania, jeżeli macie jakiekolwiek doświadczenie, z pewnością będzie wam to wynagrodzone, bo to będzie jakiś handicap do nauki SQL-a. Pan Marcin Marczak pyta, co szybciej, SQL przeszukuje nule czy kolumny z zerami, w sensie, że lepiej trzymać nule czy uzupełniać zerami liczbowe kolumny. Zdecydowanie, panie Marcinie, używamy nuli. To są nule, żeby one były. I one są wartości nul, czyli wartości tak naprawdę. I lepiej je zostawić. Gdyby one przeszkadzały, to która jest w wersji baz danych po prostu z tych nuli zrezygnowała. No z tym pytaniem, co szybciej, znaczy lepiej używać nuli, ale co szybciej, to ja panu nie powiem, ponieważ zbyt dużo warunków wpływa na szybkość przeszukiwania danych. Przede wszystkim indeksacja kolumn i to jest pierwszy warunek szybkości przeszukiwania kolumn, więc myślę, że to jest najważniejsze. Potem byśmy zwracali uwagę na typ danych, które przeszukujemy w danej kolumnie i potem dopiero ewentualnie byśmy się zastanawiali, czy tam coś z tymi zerami robić i nulami, nie? Także kwestia indeksacji. W ogóle kwestia indeksacji jest bardzo ciekawym tematem. Ja myślę, że prędzej czy później jakiś webinar na ten temat, na temat indeksacji w bazach danych, różnych bazach danych sobie zrobimy i wtedy odpowiem, panie Marcinie, bardzo precyzyjnie i szczegółowo na przykładach, co lepiej sobie wybrać. OK. Czy jeszcze jakieś pytania są od państwa? Tutaj coś piszę, ok. Może jakiś się jeszcze pojawi, to odpowiem oczywiście. Ja tylko w międzyczasie powiem, co państwa czeka na portalu VideoPoint. O, pan Wiesław Kamiński pytał o widoki. Tak, widoki oczywiście funkcjonują w każdej bazie danych. To jest osobna działka wiedzy, tak naprawdę. I w zasadzie o widokach się mówi już w kontekście programowania baz danych tak naprawdę, ponieważ są to osobne obiekty, z których korzystamy. Więc no, niestety nie miałem czasu na to, żeby się nad nimi tej,
skupić. Jeżeli nie zna się struktury bazy, od czego zacząć przeszukiwania? Praca programisty baz danych jest pracą taką jak górnika trochę, nie? Trochę taką, trochę takiej dłubaniny jest w węglu. Niestety trzeba po prostu kolumna po kolumnie sobie, czy tabela po tabeli sobie wszystko przejrzeć. Nie ma jakiegoś takiego schematu, który pozwoliłby mi, panie Hecie, dać odpowiedź na to pytanie. Z mojego doświadczenia, kiedy jadę na przykład indeksować jakieś bazy danych do jakichś firm, których nie znam, baz danych, czy próbuję zoptymalizować jakieś zapytania, bądź pomagam w tworzeniu jakichś procedur czy funkcji, zawsze moje pierwsze pytanie jest takie, z których kolumn, z których tabel Państwo najczęściej korzystają. I dlatego na Pana pytanie najchętniej odpowiedziałbym, proszę zapytać bardziej doświadczonych ludzi, którzy są w firmie dłużej, dłużej pracują. To niestety oni są najlepszą, niestety, no może stety, bo to o nie, administratora właśnie nie, panie Hubercie, bo administrator najczęściej to nie ma zielonego pojęcia, co jest w tabelach, nie? Bo to nie jest jego robota. To, co jest w tabelach i sama struktura tabel, czyli jak je łączyć, bo sądzę, że pan o to bardziej pyta, jak te dane są porozkładane, no to tu dużo większą wiedzę mają programiści baz danych. Administrator może co ewentualnie panu powiedzieć, ile dana tabela zajmuje miejsca, jakie obiekty są na niej osadzone i to tyle, więc myślę, że po prostu zapytanie kogoś bardziej doświadczonego w firmie po prostu pomoże. Myślę, że właśnie tak byłoby najlepiej. No właśnie o nazwy tabel, czyli zdecydowanie, panie Hubercie, pytamy, nie? Ja tam zawsze maltretuję ludzi, którzy siedzą już tam od jakiegoś czasu i dopytuję. A czasami jedno zapytanie może nam oszczędzić kilku godzin roboty, naprawdę. Zaraz wrócę do pytań, jeżeli się jakieś pojawią. Powiem tylko o tym, co VideoPoint przygotował dla Państwa i co mamy w planach z VideoPointem wspólnie. A w zasadzie już się czuję częścią VideoPointa, bo już tyle tych kursów tutaj udało mi się z portalem przygotować i zrealizować, że myślę, że mogę też mówić troszkę jako część VideoPointa. Proszę Państwa, przede wszystkim kurs wideo z podstaw SQL będzie dla Państwa w zniżce, z dużą zniżką. Pani Adrianna jest chyba dostępna gdzieś tutaj. Pani mogła się tutaj włączyć ewentualnie i potwierdzić. Z tego, co dzisiaj rozmawiałem z panią Adrianą, to 50% zniżki będzie na kurs z podstaw SQL-a, VideoPointa, więc myślę, że to jest fajna propozycja. Druga rzecz, chyba jeszcze ciekawsza. Otóż, proszę Państwa, dzisiaj ten webinar jest takim webinarem inicjalizującym i on się, mamy tutaj na pokładzie 60 osób, za co bardzo Państwu dziękuję. Bardzo mi miło, że Państwo tak odpowiedzieli licznie na to zapytanie, na tą propozycję. Będziemy chcieli z pewnością ten temat webinarów rozkręcić. Do tego stopnia nawet, że jest pewien pomysł, aby robić szkolenia webinarowe. Szkolenia mam tu na myśli warsztaty. Chodziłoby o to, że spotykalibyśmy się cyklicznie, na przykład przez 2-3 tygodnie, czy 4, na godzinę, dwie na warsztatach. Państwo otrzymaliby do tego zadania. Wtedy już byłaby ograniczona grupa osób. Pewno byłyby to już odpłatne szkolenia, ale z pewnością dużo, dużo tańsze i myślę, że dostępne dla każdego. No i przede wszystkim mieli Państwo dostęp do warsztatów, do mnóstwa kodu oraz do trenera, co umożliwiłoby po prostu zdobycie sporej dawki wiedzy, myślę, za naprawdę dobrą cenę. Więc tak to będzie wyglądać. O szczegółach wiemy jak tylko się da, jak tylko to sobie ogarniemy do końca z całym VideoPointem.
Więc takie szkolenia prawdopodobnie będą. Nie tylko ze SQL-a, myślę, że też będziemy szkolić z różnych języków programowań, więc będzie to bardzo szerokie spektrum dla Państwa i myślę, że coś Państwo dla siebie znajdą. I te dwie rzeczy są najistotniejsze. Kolejną rzeczą jest to, że cały czas rozwijamy nasz portal i tam tych kursów będzie przybywać. Pracujemy nad kolejnymi. Nie będę mówił nad którymi, bo jest ich tyle, że musiałbym gadać i gadać i gadać i w zasadzie końca by nie było. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo dziękuję za ten. Jeżeli nie ma więcej pytań, jeżeli chodzi o to, co mieliśmy dzisiaj na naszym spotkaniu. Bardzo jestem Wam wdzięczny za obecność. Cieszę się, że mogłem Państwu pomóc. Mam nadzieję, że przybliżyłem albo powtórzyłem, albo też popchnąłem do tego, żeby się z SQL-em zaprzyjaźnić. Ja ze swojej strony jestem do Państwa dyspozycji. Gdybyście Państwo chcieli ze mną jakoś skontaktować mailowo, w miarę możliwości spróbuję pomóc. Nie ma z tym problemu. Mój mail jest dostępny przez portal VideoPoint. Proszę sobie tam zerknąć. Myślę, że to spotkanie rzeczywiście będzie takim fajnym początkiem do tego, aby po raz kolejny już w niedalekiej przyszłości na nowo się spotkać. Czy Państwo mają jakieś takie szybciutkie opinie może? Czy było coś nie tak? Czy można by coś poprawić? Czy się Państwu podobało w ogóle? Czy ta forma Państwu odpowiada? Będę wdzięczny za każde zdanie, żeby też ewentualnie poprawić jakiś tam warsztacik, żeby też w przyszłości jeszcze bardziej precyzyjnie trafić w Państwa potrzeby. Mam nadzieję, że to było fajne 1,5 godziny. Udało się nawet troszkę szybciej. Myślę, że 1,5 godziny i tak jest dużo. Pomyślałem o dwóch, ale myślę, że i tak jest dużo. I kiedy będziemy robić przyszłe warsztaty, to myślę, że takie właśnie bloki 1,5 godzinne będą jak najbardziej okej. Dziękuję uprzejmie. Chętnie też przyjmę jakieś informacje, feedback i komentarze. Przyjmiemy również na Facebooku, również mailowo. Bardzo Państwu dziękuję. Panie Damianie, to co pan pisze, to tak oczywiście tak będzie w tych warsztatowych rzeczach. To zdecydowanie tak. To właśnie będziemy robić. Będziemy najpierw wysyłać maile, co należy przygotować, jak się przygotować i tak dalej. Dzisiaj generalnie plan był wykładowy, ale i tak tutaj wepchnąłem sporo warsztatu, więc myślę, że okej. Tak, ja będę robił wszystko, żeby Państwo ten dostęp do tego szkolenia otrzymali. Pani Adriana na początku pisała, że będzie na kanale YouTube. Myślę, że słowa jak zwykle dotrzyma. Jeszcze jedno pytanie z pana Bartka, bodajże, panie Przemku, co pan sądzi o Mongo? To jest baza danych nie SQL-owe. Myślę, że to fajna alternatywa, ale jeszcze długo, długo minie, zanim będziemy przechodzić ze SQL-a do baz danych NoSQL-owych. Takie jest moje zdanie. Proszę Państwa, dziękuję uprzejmie. Bardzo miło mi było Pana gościć. To znowu ja, już po 1,5 godzinie gadania. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na kolejnym webinarze, na kolejnym kursie. Zapraszam do VideoPointa, zapraszam do Heliona. Zostańcie z nami i obserwujcie nasz Facebook, obserwujcie informacje, nasz newsletter. Z pewnością dowiecie się, co w najbliższym czasie dla Państwa planujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.